ręki. Zabierz mnie do toalety. Fuj. Robię magiczną tęczową kubkę? Jestem śpiewającym żółwiem na toalecie. Co to właściwie ma być? Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Czas na przetestowanie kolejnej zwariowanej zabawki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w zeszłym roku testowałam flaminga na toalecie. W tym roku jest nowa wersja i mamy tańczącego, rozśpiewanego żółwia, który naprawdę robi neonową kubkę. Mam nadzieję tylko, że nie będę czuła żadnego zapachu. A najlepsze jest to, że jego szyja, tak dziwnie się wygina. W razie zapraszam. Oto przepiękny żółw na toalecie o imieniu Sorbet. Proszę bardzo, to dla Ciebie. W razie czego przygotowałam papier toaletowy. W końcu idziemy do toalety. Tam, tam, tam. Oto nasza przepiękna toaleta. Zaczynamy od tego, że do środka toalety, do naszej muszli, musimy nalać odpowiednią ilość wody. A teraz jeszcze nakładamy naszą klapę. Teraz raz na gwiazdę naszego dzisiejszego odcinka, czyli na żółwia o imieniu Sorbet. Jak widzicie, nie jest to zwykły żółw, ponieważ ma kolorową, tęczową muszlę i na górze ma kolorowe wzorki. Teraz wystarczy go tylko włączyć i już zaczyna się do nas odzywać. Wiecie, co jest najlepsze? To, że Sorbet potrafi powtórzyć wszystko, co się do niego powie. Cześć wszystkim! Mam na imię Sorbet i chcę do toalety. Chyba zaraz przyda się ten papier toaletowy. Jestem mega głodny. A jeśli chodzi o pokarm, to nie jest to nic innego jak taki oto magiczny, neonowy proszek, który później zamieni się prawdziwą kubkę. Aby go nakarmić, musimy najpierw otworzyć tę paczkę. Jest tutaj specjalny podajnik. Wsypujemy odrobinę tego proszku. Nie wiem dokładnie jeszcze ile, jaki to jest wielki głodomór. I zaczynamy karmienie. Otwieramy zatem buzię naszego przyjaciela. Bierzemy teraz nasze jedzonko i sypiemy mu to wszystko do gardła. O rany, on jeszcze wszystko powtarza, co ja mówię. No, zaczynaj jeść. Słuchajcie, chyba jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Nawet sam to powtarza, że jest przepyszne. Troszeczkę dopcham jeszcze to jedzonko. O rany, słuchajcie, melodinka się zaczęła, co oznacza, że musimy go szybko posadzić na toalecie. Właśnie w ten sposób. O rany. Czy tutaj się pojawi zaraz neonowa kubka? O, chyba tak! O, fuj! Zobaczcie tylko na to! A jaki on jest zadowolony, że wszystko się udało. Najpierw był nakarmiony, a teraz skorzystał z toalety. Widzicie to tutaj? To jest właśnie ta neonowa kubka! Zobaczmy, jak ona wygląda. Chodź tutaj, przyjacielu. Chyba będziemy musieli podnieść nawet tutaj tę klapę. I pływa faktycznie różowa. Przygotowałam sobie pojemnik, do którego odleję teraz tę wodę z toalety i będziemy ją wlewać tutaj przez to sitko. Tutaj zobaczcie, wlewamy wodę i przysypujemy również proszek. On jest magiczny, bo gdy znika woda, on ponownie robi się taki sypki. I jest już opróżniona, nie ma tam śladu po naszej neonowej kubce. Zakładam teraz klapę. Spójrzcie na to, ktoś tu się do nas zakrada. To oczywiście nasz przyjaciel. Tak, więcej jedzonka. Jestem głodny. Teraz muszę ujść szybko na toaletę. W takim razie nakarmamy teraz naszego przyjaciela. Jak słyszeliście, wołał o jakieś jedzonko, wołał również o to, aby usiąść na toalecie. Na początek przygotowałam sobie nasz magiczny, neonowy proszek. Teraz bierzemy naszego przyjaciela, otwieramy mu buźkę i on już zaczyna zajadać. To jest właśnie ten taniec szyi, o tym świadczy.
I karmiła go do tego momentu, aż w środku nie będzie żadnego jedzonka. Czas na toaletę! Żubik nam zaśpiewał piosenkę. I teraz zaczyna się ten niefajny proces. Ja widzę, coś tam wypada z jego pupy. Jaka zadowolona mina. I Kubka już jest w toalecie. Co jest, Żubiku? Chyba się skończyła już zabawa. Zobaczcie, jedzonko całe zjedzone. Ściągamy go zatem. Jednak potrzebował nieco więcej czasu. Ściągamy go z toalety. No słuchajcie, ta toaleta jest pełna. Aż nawet tutaj, na samo dno coś opadło. Jesteście gotowi na to? Jeżeli nie, to lepiej zamknijcie oczy. Ja otwieram teraz toaletę. Ile neonowej kubki! Ale sorbet, co ty żeś takiego narobił? Ja to wszystko widziałam. I moi widzowie również. Że ta toaleta jest pełna! Dobra, zróbmy to po raz kolejny i przecedźmy teraz tę wodę, tak aby ta kubka ponownie stała się magicznym proszkiem. Taram, taram, taram! I udało się! Znowu mam sam proszek i mogę znowu nakarmić mojego przyjaciela. Jest mój przyjaciel, ukochany, zatem włączam go ponownie. Otwieram buźkę, sypujemy jedzonko. A on cały czas powtarza wszystko to, co ja do niego powiem. Zacznij jeść, sorbet. Proszę bardzo. O, zaczyna jeść, zobaczcie. Jego szyja zaczyna się tak śmiesznie wić. Ale szybko zajada, słuchajcie, już prawie nic nie ma tam w dzióbku. Ale to jest głodomór, słuchajcie, cały czas zajada i zajada jego brzuch. Jest chyba cały czas pusty. Sorbet, od razu to mówię. To była twoja ostatnia neonowa kubka, przynajmniej w tym odcinku. Koniec siadania na toaletę. Ile ja mam po tobie sprzątać? Teraz to już w ogóle jest jakaś masakra. Zobaczcie na to. Ściągam tę klapę. Ile tam jest kupy? O fuj! Zobaczcie, aż spadła na samo dno. Robię to po raz ostatni. Koniec! Nie chcę już więcej patrzeć na te kupy. Zatem odcedzamy, przelewamy wodę. Zobaczcie, i ta kubka robi się ponownie takim sypkim proszkiem. Wsypujemy to wszystko, aby dobrze odcedzić. Dobra, ja już się poddaję. Nie dam rady dłużej spędzać tutaj czasu w tych toaletowych klimatach. A z wami, kochani, się już żegnam. No dobra, niby toaleta, ale zabawa jest naprawdę super. Ja i Sorbet już się z wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnych zwariowanych odcinkach. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa, słoneczka. Kochany, czy ktoś tutaj chce do toalety? Uj! Robi neonową kubkę. Idę na ratunek i niosę papier toaletowy.